Parafiada myśliwska, zorganizowana przez koło łowieckie Ryś Sława, ale odbywa się w Tarnowie Jeziornym. Dlaczego? Dlatego, że współorganizatorami tej imprezy są nie tylko koło Ryś Sława, ale również Rada Sołecka Miejscowości Tarnów oraz parafia sławska. Ponadto tutaj w Tarnowie znajduje się kościółek pod patronatem świętego Huberta, patrona wszystkich myśliwych, i co roku odbywa się ta parafiada, już trzeci rok rzędu. Ponadto co roku odbywają się tutaj msze hubertowskie. Dzisiaj podczas parafiady myśliwi otrzymali odznaczenia. Co to za odznaczenia? Więc oznaczone zostały dwa koła tutaj w rejonie naszym, czyli Ryś Sława, jako organizator, oraz Ryś Ciosaniec. Sława została odznaczona najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Łowieckiego, to jest złom. Za wkład pracy nie tylko, prawda, w kwestii Polskiego Związku Łowieckiego, ale również i na rzecz społeczeństwa gminy i miasta Sławy. Natomiast sąsiedzi z koła Ryś Ciosaniec zostali oznaczeni złotym medalem zasługi łowieckiej. Również wielu myśliwych zostało odznaczonych. Jeżeli mam ich wymienić, to są to koleżanka, przepraszam, bo złomem został również oznaczony sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej, Jan Kowalczyk. Natomiast złotymi medalami zasługi łowieckiej koleżanka Badowska Genowefa, skarbnik naszego koła, i kolega Jerzy Maćkowiak, również naszego koła. Natomiast brązowymi medalami zostali oznaczeni koleżanka Przywarska Elżbieta z naszego koła, koleżanka Dekier Czesława też z naszego koła. Jak widać, lian mamy wiele. Ponadto koledzy z Rysia Ciosaniec, czyli Mędykowski Piotr, Bernard Adam, no i jeszcze dwóch kolegów, ale w tej chwili nazwiska ich nie podam.